No witam, witam serdecznie. Nie spodziewaliście się chyba zobaczyć odcinka z Minecraft singla i to jeszcze z kamerką. A teraz pokażę wam coś w ogóle super, super, super fajnego. Pa! I nie ma kamerki, a jest normalnie gra, rozumiesz? I teraz pyk! O, jest kamerka, rozumiesz? Ja sobie mogę tutaj przybliżać, oddalać, w ogóle wszystko robić. O, tu chodzi w ogóle, Lijaj, co ty żeś zrobił? No, generalnie połączyłem sobie nagrywanie tak, jak to robię normalnie na kanale głównym, czyli nagrywam sobie oddzielnie Minecrafta, oddzielnie nagrywam sobie kamerkę i dzięki temu mam większe pole manewru. Jeżeli chcę pokazać kamerkę, coś powiedzieć do was na przykład bezpośrednio, to jest kamerka. Jeżeli na przykład chcę zrobić sobie, nie wiem, jakiegoś timelapse albo coś w tym stylu, no to będę mógł sobie to zrobić na takiej formie, że po prostu wtedy zostawiam sobie samą grę. Myślę, że fajna opcja, jeżeli wam się podoba coś w tym stylu, żeby nie było całkiem cały czas kamerki, a z drugiej strony, żeby nie było cały czas bez kamerki, no to zostały oczywiście łapeczki w górę. Myślę, że jak zostawicie tutaj 5000 łapeczek, to będę nagrywał w ten sposób odcinki. Będzie mi to zajmowało więcej czasu, jeżeli chodzi o montaż, ale dla was jestem w stanie się oczywiście poświęcić, jeżeli się to przełoży oczywiście na wasze aktywności, wyświetlenia, wszystko, rozumiesz, i tak dalej, i tak dalej. Więc nie zapomnij, lecimy, rozumiesz, z odcineczkiem. Intro. Nie spodziewaliście się, że intro będzie cni, no. Wracamy sobie, tutaj mamy stateczek, który żeśmy ostatnio robili. Wracamy sobie do bazy i będziemy sobie dzisiaj wysadzać Nether, bo stwierdziłem, że tak będziemy sobie ogólnie dzisiaj działać, ponieważ nie mam pomysłu i nie mam za bardzo ochoty, może nie tyle co pomysłu, nie mam ochoty budować, to wykorzystamy sobie cały zgromadzony gunpowder, który tam mam w mojej farmie creeperów i zrobimy sobie TNT i wysadzimy sobie normalnie Nether, żeby znaleźć Ancient Debris i w ogóle i zrobimy to też na zasadzie troszeczkę takiego timelapsika. Będą takie przebitki bez kamerki i jak będę na przykład coś tam robił, no to będzie z kamerką i tak dalej, wiecie normalnie jak to wszystko będzie wyglądać. Nie wiem, jest to taki eksperymentalny bardzo odcinek, ja lubię sobie eksperymentować, szczególnie, że ta seria jest jedną z najdłuższych, jak w sumie najdłuższą serią na tym kanale, więc myślę, że fajnie jest czasami troszeczkę odejść od tej takiej rutyny i spróbować czegoś innego, czegoś nowego. Sprawdźmy, ile w ogóle gunpowdera tutaj mam, bo tak naprawdę nie wiem. Uwaga! Okej, okay, słyszałem jeszcze teraz, że creepery się zabijają bardzo fajnie, także jeszcze troszeczkę tutaj gunpowdera sobie będzie. 8, 9, 10, 11 i w sumie mamy 12. O ile się nie mylę, 6 staków idzie na jeden stak TNT? Dobrze mówię, czyli chyba powinniśmy mieć 2 staki TNT? Maybe mówię dobrze, maybe mówię źle, zaraz się okaże, bo tak naprawdę nie pamiętam. Szczerze powiedział, że mam raz, dwa, trzy, cztery, albo 5 w ogóle staków. Zaraz się okaże. Dobra, uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, siedem, dwanaście. Dobra, i teraz uwaga, uwaga, uwaga. And dobrze mówiłem. Czekaj, bo to nie jest cały gunpowder. Jeszcze nie wiem, w jakim miejscu będzie kamerka. Nie wiem, czy będzie miał jakąś ramkę. Nie wiem, czy będzie dobrej wielkości i tak dalej. Bo to wiadomo też, wtedy jeżeli będę ją dokładał, tą kamerkę w montażu, to ona będzie w różnej wielkości, w różnym ułożeniu i tak dalej. Nie tak jak w przypadku, gdzie nagrywam tylko wszystko OBS-em, więc wiadomo. I mam nadzieję, że w ogóle się to wszystko nagra, bo powiem szczerze, że nagrywam to pierwszy raz. W ogóle najlepsze jest to, że tam wiecie, nagrywam niby w 60 FPS-ach, bo to nagrywam grę, a tutaj po 90 i 100 FPS-ów i tak dalej. Nie ogarniam troszeczkę, jak to do końca działa. Mam nadzieję, że będzie dobrze i że faktycznie będę w stanie wam to fajnie, normalnie wrzucić. Dlatego ten odcinek nie będę nagrywał, nie wiem, z godziny, półtorej, czy ile, tylko powiedzmy zamknę się tam, nie wiem, w 30 minutach. Zrobię sobie z tego jakiś tam krótki odcinek i zobaczę, jak to wszystko będzie wyglądało. A, i korzystając z chwili, że mam normalnie, rozumieć kamerkę i nie muszę się przejmować, mogę do was normalnie mówić jako do was, a nie w Minecraft. Przypominam, że dzisiaj prawdopodobnie będzie oczywiście jakiś live'ik w godzinach, ja wiem, 16 i 17, coś w tym stylu, z prawdopodobnie Achievaya, ewentualnie właśnie z singielka, w zależności od tego, czy będę miał ochotę właśnie nagrywać sobie, czy grać w singla. Zróbmy sobie jeszcze trochę TNT. Dobra, fajnie. No myślę, że taka porcja TNT powinna nam starczyć na znalezienie, mam nadzieję, jakichś fajnych ilości debrisów. To się oczywiście za chwilkę okaże. Jedzenia mamy. Jeszcze bym musiał sobie odłożyć niepotrzebne rzeczy, chociażby tutaj, czyli mojego Mjolnira, Ciulpagę. Tutaj mamy tylko tak naprawdę zbieraka. I jeszcze by się przydała potka na odporność na ogień, która nie wiem, czy gdziekolwiek jest, czy jej nie ma. I to jest teraz taka moja rozkminka, ponieważ... Z drugiej strony mam złote jabłuszka. Powiedzmy, że dam radę w razie czego...
walczyć z lawą nie powinno być większego problemu. Dobra, lecimy do Netheru, moi drodzy! A propos jeszcze kamerki, w ogóle dlaczego się zdecydowałem faktycznie nagrywać z kamerką, w sensie pokazać wam i tak dalej. To po pierwsze tak, dużo osób mówiło, że ja chcę z kamerką, bo lubię oglądać i patrzeć na ciebie, w ogóle uwielbiam twoją brodę majestatyczną i chcę na nią cały czas patrzeć, także no, spoko. To właśnie dla tych specjalnie osób stwierdziłem, że okej, dobra, będzie normalnie, rozumiesz, robione tutaj seria z kamerką. Nie ma problemu żadnego, a teraz proszę bardzo, robimy takiego, można powiedzieć, timelapsa, czyli ja wskakuję do łódki i rozumiesz, normalnie płyniemy do bazy. No i ten, no i dzięki temu, że normalnie rozumiesz, to było montowane, nie musiałem dodatkowo tego wycinać. Myślę, że to jest fajne. Ja chcę, żeby ta seria singla pomimo wszystko, że jest takim, wiecie, normalnym survivalem, żeby się fajnie się oglądało, żeby się mordeczka uśmiechnęła i rozumiesz, no regeneracja, kurczę, już myślałem, że mam tutaj fire resistance, nie mam fire resistance, kurczę mać, no nie mam, dobra, nieważne, idę bez fire resistance, ciul z fire resistance, normalnie schodzę sobie tutaj gdzieś, zaraz gdzieś zejdziemy, ja bym zrobił tak, że polecimy sobie tam i tam się gdzieś wbije, rozumiesz, normalnie w ziemię i znajdziemy wtedy, co nie, tak mi się wydaje, że tak będzie okej, tylko sobie zejdziemy sobie tutaj, o, oczywiście, dobra, i teraz... Która wysokość? Jeszcze niżej pod Blackstone'em, niżej. O, tyczna, o. No, myślę, że będzie okej. Co nie? Myślę, że będzie okej. Dobra. No to teraz musimy oczywiście wykopać tunel, żeby postawić nasze TNT. Będziemy stawiać TNT co 2-3 kratki mniej więcej, tak żeby duża eksplozja była. Zobaczymy, ile debrisów uda się tak za jednym zamachem ogarnąć, bo to 2,5 staka praktycznie TNT. Także zobaczymy. Tego to się nie spodziewałem, że na drodze trafimy na debrisy. Spoko, fajnie. No to już można powiedzieć, że dwa mamy zaliczone w tym momencie debrisy. Co nie? To bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Brrr! Ała! To mnie bardzo zabolało. Lawo, jak mogłaś mnie tak brzydko potraktować? Ała! Silnik mi wysiadł. Kolejne debrisy znalezione tak po prostu przy kopaniu tunelu. No to nieźle. Tu więcej coś jest? Nie ma nic. No to nie ma problemu, panieniu. Blackstone. Dobra, chyba starczy. A, lawa! Nie. Dobra, mamy dosyć długi tunel wykopany, teraz mamy już 3 debrisy w ogóle znalezione, więc bardzo fajnie. Teraz ja bym zrobił coś takiego, sobie tutaj wyrzucimy, rozumiesz, normalnie troszeczkę surowca, bo nam się to totalnie do niczego nie przyda. Zostawimy sobie jeden stack tak po prostu, żeby sobie był i teraz, rozumiesz, mniej więcej co 2, ewentualnie co 3 kratki, w zależności od tego, jak tam sobie postawię, stawiamy sobie TNT. Może być 2 około obok siebie, to nie ma znaczenia. No i zobaczymy, ile tak naprawdę tych debrisów się uda znaleźć, czy w ogóle wykopałem wystarczająco długi tunel, żeby te TNT w ogóle porozstawiać, a nie mam bladego pojęcia. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się coś fajnego ogarnąć. Mam nadzieję, że nie będzie za dużo rozlewającej się lawy, bo to niestety w Netherze jest dosyć ciężkie i dosyć częste. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że całe 2 staki będę w stanie, 2,5 staka, będę w stanie sobie tutaj TNT wyładować, wysadzić i w ogóle, rozumiesz, normalnie będzie pięknie, ładnie, elegancko. Przez chwilę się zestresowałem, że nie mam zapalniczki, ale mam przecież łuch, który ma fire aspect, czy tam flame, tak, ma flame, także tym flame'em sobie normalnie, rozumiesz, wysadzę TNT, nie ma żadnego problemu, drodzy, nie ma żadnego problemu. Za krótki korytarz, żebym wykopał! Wow! Dobra, to czekajcie, to wykopię trochę w drugą stronę. Okej, byłem tutaj. To żeby się nie zgubić za bardzo, to ja sobie tutaj cofnę, co nie, bo to będzie zbyt niefajne, jak się tutaj nie dzieje, bo się ten. Dobra, i teraz ja sobie tutaj muszę, jakby tu zrobić, może zróbmy sobie to tak. O, zróbmy sobie to tak, stanę sobie na bezpieczną odległość, uwaga! Hop! K-
Kryj się, bo zaraz wybuchnie! A! U! A! Bum, 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 daj, 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 bum, 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 bum. O, widzę debrisy. Bum, 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 wysadza się. Wo, 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 kolejne debrisy. I tu też są debrisy. Łocie, panie, tam lawa mi zasłoniła. E, lawo! Lawo, how dare you, zasłoniłaś mi, dobra, to się dalej wysadza, dalej wysadza, dalej wysadza, dalej, dalej się wysadza, look, dalej się wysadza, ło, jeszcze dalej się, wow, dobra, szukam, mnie to się podoba, dużo debrisów znalezione, proszę bardzo, proszę bardzo, patrz, i tu mamy w tym momencie, to są, nie, to są w tym momencie czwarte debrisy, trzeba sobie zrobić tak, o, są czwarte debrisy znalezione, rozumiesz, normalnie, trzeba tak tylko sprawdziłem, czy za Blackstone'em nic tutaj nie ma, bo tak czasami się lubią pokryć troszeczkę. Dobra, nie ma, nie ma. Tu jest lawa, nie, nie fajna lawa, lawo. Lawo, znikaj. Tam mamy kolejne co najmniej dwa albo trzy, także mega fajnie. Kurczę, powiem szczerze, nawet sporo tych debrisów. Nawet, kurczę, sporo. Dobra, tutaj sobie normalnie zeskoczymy, wykopiemy, proszę bardzo. Piąte debrisy. Dzień dobry. Tak jest, o to chodziło. Pod lawą, maybe? A, nie, bo tu lawa jest. A, okej, dobra, to nie będę kombinował. Chyba nie ma tutaj bedrock, tutaj nie. Tam mamy debrisy się schowały. A ty. Dobrze. Czyli jak widzicie, metoda na TNT działa bardzo, bardzo spoko. A pewnie zapytacie, dlaczego lianie łóżkami przecież w ogóle. Kolejne. Przecież łóżkami w ogóle naprawdę by zarąbiście było i tak dalej. Ale stwierdziłem, że ej, skoro mam farmę creeperów i w ogóle, no to sobie wykorzystam, rozumiesz, tynyty, bo tak mi zawsze mówicie, ej, użyj tynyty, no to użyję tynyty. No i użyłem tynyty i muszę przyznać, że jestem zadowolony. Się zrymowało normalnie, rozumiesz. Dobra, kolejne debrisy zaraz tutaj będą, trzeba jeszcze. Musimy tak patrzeć mniej więcej po ścianach, bo to wiecie, łatwo się te debrisy lubią, prawda, ukrywać. Nic. Ale już mamy, moi drodzy, 8 debrisów, czyli w tym momencie mamy dwie sztabeczki netherite'u. No i to jest bardzo spoko, bardzo mnie się to podoba. Dobra, tutaj mamy kolejne, proszę bardzo, debriski. Czekaj, bo one tutaj tak. O, kolejne, to dwa obok siebie. No to bardzo ładnie, bardzo mi się to podoba. Pyk. Oczywiście debrisy nie palą się w lawie, więc nie powinienem się w ogóle przejmować, ale nie mam fire protection podki, więc no wiecie, no nie chcę. Tam są kolejne debrisy. O mój Boże, ile debrisów. Oj, możecie pisać w komentarzach, ile debrisów, wow, ile debrisów waszym zdaniem łącznie tutaj znajdę. W tym momencie jak oglądacie, po prostu proszę napisać komentarz, ile debrisów znajdę w tym odcinku. Nie oglądać, nie przewijać, kuźwa cwaniaczki, tylko normalnie, rozumiesz, w tym momencie napisać i zobaczycie, jak blisko byliście, bo mi się wydaje, że no możecie się troszeczkę zaskoczyć, patrząc na to, że już mam ich 11, a tam widzę 12, także no. Średnia niesamowita, muszę przyznać. O nie, ten piki chce mnie zaatakować. Idź se stąd. Dobra, okej, dobra, tu nie widzę. Nie, kolejny, idź. Dobrze. Tutaj też nie widzę. Okej, tutaj przechodzimy sobie dalej. Boże, długi ten korytarz, panie, bardzo długi ten korytarz. No, trochę jednak ty się wysadziło, tak? Ale jeszcze mamy 41 sztuk, więc spokojnie. Jeszcze wysadzimy, moi drodzy, sobie jeszcze spokojnie. To nie jest całe TNT, które zużyłem, co nie? O, tam mamy kolejne, widzę debrisy. Dobra, tutaj nie widzę. Jest możliwość, że gdzieś tu pewnie ominę jakieś debrisy, no bo one naprawdę potrafią się nieźle zamaskować między tymi różnymi, prawda, tutaj bloczkami, więc no nie będę się tutaj za bardzo tym przejmował, bo nie ma to sensu. Czy mogę tak to wykopać? Dobra, i hop. A, o, kolejne debris, łodzieć. Ej, naprawdę, powiem wam szczerze, jestem w szoku, ile udało się już znaleźć. Ło, kolejne, i kolejne. Co jest granet? Jakiś magiczny odcinek dzisiaj normalnie. To ja czuję, że to jest szczęście nagrywającego w tym momencie, bo nagrywam z kamerką, rozumiesz? To jest definitywnie to jest znak, że ja muszę nagrywać z kamerką, ponieważ, no zobaczcie to. No co jest grane? Ej, to tak wygląda, jak ja bym to sobie podstawił w tym momencie. No dosłownie, ej, no niemożliwe to jest, kurczę. No niemożliwe. Dobra, czekaj, kolejne, rozumiesz, normalnie, ja nie wiem, czy ktokolwiek trafi w komentarzach
ile ja tych debrisów znajdę. Mi się wydaje, że możecie mieć małe problemy z zgadnięciem pełnej liczby debrisów, które dzisiaj wykopię. Naprawdę, powiem wam szczerze, że ja sam nie byłbym w stanie tego oszacować, szczególnie, że już jest 19, już jest, moi drodzy, 20, już jest w tym momencie 21. To jest niemożliwe. Po prostu, co tu się dzieje? Idziemy dalej, to jeszcze nie koniec korytarza, jeszcze nie koniec D&T. Dobra, wydaje mi się, że dosyć dokładnie spojrzałem na każdą tutaj ścianę i raczej więcej debrisów nie ma. Czyli jeszcze nie podsumowujemy oczywiście, ile znaleźliśmy debrisów, bo nie ma to najmniejszego sensu. Myślę, mamy 41 sztuk TNT, moi drodzy, więc trzeba się tutaj przekopać, rozumiesz, normalnie, tak o. Tutaj zalepić tą niecną lawę, która mi tutaj będzie przeszkadzała, rozumiesz, dobrze. O, taj, czy ona tutaj dalej jest, czy on, a nie, to było tylko, dobrze, dobrze, no to teraz uwaga. Dobra, i mamy Blackstone'a i teraz proszę bardzo, rozstawiamy znowu TNT po dwie, po jednej, co dwie, co trzy krat. Nie ma znaczenia, w ogóle nie wiem, czy wystarczająco tunelu przekopałem, pewnie nie, ale to nieważne. Tak, trochę mi zabraknie, tak, trochę mi zabraknie, spoczko, spoczko, nie ma problemu, nie ma problemu. Jeszcze sobie potem wysadzimy, uwaga, i teraz fire in the hole! Dobra, uwaga, uwaga, będzie boom. To nie ja, to TNT, ale to TNT było, to nie byłem ja, to nie, ale to nie byłem ja, to nie byłem ja. Dobra, okej, nieważne, nieważne, tam się jeszcze TNT nie wysadziło, jeszcze trzeba mu pomóc. Ha! Trochę wyżej, ha! No trochę wyżej, ja! Dobra, trafiłem tamto jakieś któreś. Mamy debrisy, okej. Dobra, dobra, tam sobie sadzi jeszcze się. O, jeszcze kolejne debrisy się odkryły. No i pięknie. Dobra, no to lecimy sobie tutaj w takim razie do góry. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. I mamy debrisy. Uwaga, 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 uwaga. Pyk 22. Jeszcze kolejne. Pyk 23. Jeszcze kolejne. Co? 24. Myk. Dobra, rozkopujemy, pyk, pyk, pyk. Dobra, mamy 24. Nie, no to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Niemożliwe, ile debrisów dzisiaj w tym odcinku znalezionych jest. No co? Ej, na jakim ja biomie jestem? Jestem na Nether Waste, czyli wychodzi co, że na Nether Waste jest najwięcej debrisów na tych poziomach? Czy ja po prostu mam dziś jakieś szczęście? Czy o co chodzi? Bo to jest po prostu to jest niepojęte, jak dużo tych debrisów znajduje. To jest niepojęte. Cały odcinek jaj się jara, ile debrisów znajduje. No to jest po prostu niepojęte. Dobra, lecimy dalej. 25, 26, 27, 28. Przecież to jest więcej debrisów niż ja znajduję przez całe kuźwa live'y, które nieraz trwają po kilka godzin. Ja nie wiem, ja się muszę dostać na troszeczkę wyższy poziom, rozumiesz, normalnie tutaj, żeby wszystko się zgadzało. Dobra, mniej więcej 11. Dobra, i teraz... Dobra, chyba styknie. I teraz ostatnie 9 TNT, rozumiesz, normalnie tutaj wysadzamy sobie wszystko. I kapum. Uciekamy. I debrisów dalej szukamy. Mamy. Już myślałem, że ani jednego debrisa nie będzie, a tu patrzcie państwo, normalnie jest debrisek. Normalnie tutaj taki schowany w kącie. On myślał, że ja go nie znajdę, rozumiesz? A tutaj wszystko pięknie, ładnie, elegancko, proszę bardzo. I mamy 29. Czy będzie tu jeszcze coś? Nie. No i dobra, czyli wykorzystaliśmy, moi drodzy, 2,5 staka, no bez dwóch TNT, 2,5 staka TNT i znaleźliśmy 29. Ile? 29 Ancient Debris. Normalnie, tak o, bez żadnego problemu, w zaledwie kilkanaście minut. Zaczynam naprawdę wierzyć w to, co mi nieraz mówiliście na live'ach, że to jest najlepsza, ale no najlepsza metoda szukania debrisów, po prostu ever. Ever. Nie ma lepszej metody niż wysadzanie tyny tyl jaj. Pamiętaj, to jest the best tactic znaleźwania ancient debrisów. Jeszcze sobie patrzę tak przy okazji, jak tutaj wracamy tym korytarzem, czy jakieś debrisy gdzieś tutaj są, czy niekoniecznie. One czasami gdzieś tu się mogą jeszcze między tymi niektórymi krateczkami chować, ale mimo wszystko 29 sztuk debrisów to jest naprawdę olbrzymia ilość. Ja myślałem, że znajdę może, nie wiem, z 4, może, no nie wiem, max 10, ale 29... 29 to jest niemożliwością po prostu. Także zobaczymy, ile z was, osób komentujących ten odcinek, trafiło
w liczbę, nie przewijając oczywiście, mam nadzieję, że będziecie, wiecie, niby, że nie będziecie oszukiwać, co nie, no bo to nie byłoby miłe, jakbyście oszukiwali. Ej, nie róbcie tak, nie. Proszę, proszę was, nie róbcie, tak? Więc tutaj rozumiesz, normalnie uciekamy sobie w tym momencie stąd, Piglin mi siedzi na ogonie, nieważne, wracam sobie do domu za chwilkę i zaraz się normalnie zobaczymy i wtedy sobie już odcineczek, normalnie rozumiesz, na chillku zakończymy. Au, au, au. Nie byłbym sobą, gdybym do lawy nie wpadł, co nie? I moi drodzy, tym przesympatycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Było mi niezmiernie miło i mam nadzieję, że wam również oglądać z pełną oczywiście satysfakcją, ponieważ znaleźliśmy 29 sztuk antycznych gruzów. Także jest nam naprawdę, naprawdę niesamowicie ucieszony. Mam nadzieję, że wszystko fajnie się nagra i będziecie mogli to sobie normalnie oglądać. I w ogóle, że wam się humor poprawi, że się uśmiechniecie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i piszcie koniecznie, co sądzicie o tym formacie, tego typu formacie, jeżeli chodzi o singla. Oczywiście nie zawsze będę w stanie w ten sposób prowadzić odcinka, nie zawsze będę w tym samym humorze, bo wiadomo, jestem człowiekiem i mam lepsze, gorsze dni i tak dalej. No dzisiaj akurat powiedzmy, że mam dzień lepszy, więc no porobiłem sobie troszeczkę jaj, no i jest ogólnie fajnie, bo se liaj robi jaja. Taka gra słów. No, także dziękuję wam jeszcze raz serdecznie za oglądanie, zostawicie łapeczki w górę, komentarze, subskrypcje i widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Do następnego. Trzymajcie się, miłego dzionka i pa, pa!